Witam szlachetnych rodaków z Wrocławia, mówi Beata Andrejas. Minęła doba od urnowej farsy wyborczej 24 maja 2015 roku. Jest 26. Dzieją się straszne rzeczy. Przypomnę, że wzywam sędziego Hermelińskiego do podania się do dymisji całej Państwowej Komisji Wyborczej, tych 9 żydowskich zbrodniarzy sądowych. I przypomnę, że miesięcznie polskiego podatnika Państwowa Komisja Wyborcza kosztuje 200 tysięcy złotych. A taki budżet wystarczy, żeby stworzyć Radę Prezydencką, która wybierze kandydata lub kandydatów na prezydenta, którego zaakceptuje naród polski, dlatego że 24 maja przy głosowaniu w wyniku podanych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą Andrzej Duda reprezentuje zaledwie 20 kilka % elektoratu, a więc ponad 70% Polaków nie ma swojego prezydenta. Z sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej, na której czele stoją infamisi. Widzimy właśnie męża swojej żony Applebaum, Żydówki z Ameryki, osobę o nazwisku Sikorski, która zasiada na fotelu marszałka Sejmu III RP. Jutro, przypomnę, znaczy właściwie dzisiaj, bo jest noc z poniedziałku na wtorek, znowu Sejm będzie obradował na Wiejskiej i obawiamy się, że jak w każdej sesji, znowu uchwali kilkanaście bubli prawnych. Przypomnę, czym zajmował się Sejm na Wiejskiej 15 maja, czyli między pierwszą turą wyborczą a drugą, a więc nowelizował kodeks wyborczy. Maja 2015 roku. Szczęść Boże. Kontynuujemy. 135 za, 286 przeciw, 1 wstrzymało się 148. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy. Relacje z. Jeszcze raz powtórzmy to głosowanie. Witam Państwa z Wrocławia. Mówi Beata Andrejas, jest 15. Przeciw, to się wstrzymało. Maja 2015 roku. Szczęść Boże. 286 posłów znowelizowało kodeks wyborczy 15 maja 2015 roku. Czyli między pierwszą turą wyborów prezydenckich urnowych 10 maja i drugą turą 24 maja 15 maja nowelizowano kodeks wyborczy, który stosowany był w czasie tych wyborów. To jest taki absurd prawny, proszę Państwa, że... ...proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną. Witam Państwa z Wrocławia. Mówi Beata Andrejas, jest 15. Jest przeciw, to się wstrzyma. Maja 2015 roku. Szczęść Boże.
Kontynuujemy. 135 za, 286 przeciw, 1 wstrzymało się 148. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy. Relacje z rozpatrzenia punktu 5 porządku. Sytuacji.